Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was 25 października w środę. Usłyszymy za chwilę fragment z Ewangelii według świętego Łukasza. Będzie to rozdział 12, wersety od 39 do 48. Posłuchajmy tej dzisiejszej Ewangelii. Jeszua powiedział do swoich talmidim: zwróćcie jednak uwagę, żaden gospodarz nie pozwoliłby włamać się do swego domu, gdyby wiedział, kiedy nadejdzie złodziej. I wy więc bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie, kiedy nie będziecie się tego spodziewać. Kefa powiedział: Panie, czy mówisz tę przypowieść tylko ze względu na nas, czy ze względu na wszystkich? Pan odparł: Nu. Kto jest tym wiernym i rozsądnym rządcą, którego Pan stawia nad służbą w swym domu, aby im dawał ich przydział żywności w odpowiednim czasie? Dobrze się powiedzie temu słudze, jeśli gdy jego Pan wróci, zastanie go na wykonaniu jego pracy. Tak, mówię wam, postawi go nad wszystkim, co posiada. Jeśli jednak sługa ów powie sobie: mój Pan się nie spieszy, i zacznie pomiatać sługami i służkami, i jeść, i pić, i upijać się, to jego Pan wróci w dniu, kiedy sługa się go nie spodziewa, w czasie, którego nie przewidział. Jego Pan poćwiartuje go i umieści go w jednym miejscu z tymi, którzy okazali się niewierni. A sługa, który wiedział, czego chce jego Pan, ale nie przygotował się i nie postępował zgodnie z jego wolą, dostanie wiele batów. Lecz ten, który zasłużył na chłostę, ale nie wiedział, otrzyma niewiele batów. Od tego, któremu wiele dano, wiele będzie się wymagać. Od tego, komu wiele się powierza, będzie się wymagać jeszcze więcej. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kochani, najpierw chciałbym tutaj wyjaśnić żydowskie, to jidysz, nu. Pan Jezus użył takiej partykuły, jak nazywają to tutaj Żydzi, partykuły takiej nacechowanej pewnym niepokojem, zniecierpliwieniem. Możemy to przetłumaczyć trochę, właśnie tak chcę spojrzeć, jak tu jest w tym tłumaczeniu liturgicznym. Pan Jezus mówi, właściwie tutaj nie ma jakiegoś takiego jakoś mocno zaakcentowanego, choć wiem, że w niektórych tłumaczeniach z tej samej Ewangelii, ale w innym ewangelista mówi to, jakby tłumaczy inaczej, tam jest to. To nu jest takie, ono może być w różny sposób też używane w różnych momentach, ale jest to takie pewne zniecierpliwienie. No i wy tak jesteście niepojęci, Pan Jezus tak im kiedyś też tak odpowiadał apostołom na jakieś ich pytanie, nie rozumiecie tego jeszcze. Trudno jest to, jak tutaj piszą nawet komentatorzy, trudno jest to czasami nawet tak przetłumaczyć, jakby oddać tak jednoznacznie. No jest to takim jakby za Jezusa takim trochę jakby ktoś powiedział, no tak po naszemu, trochę po polsku, że no ręce mi opadają, jakby trochę tak w takim kierunku, jakby to jest takie, no jak możecie tego nie rozumieć? Czasami używamy jakichś takich ktoś westchnie, tak powie, no i to już wystarczy jakby w tym kontekście, jeśli ktoś mnie o coś pyta, ja nie muszę używać, więc to ta partykuła taka pytajna, nacechowana jest pewnym niepokojem i zniecierpliwieniem Jezusa, kiedy Piotr go pyta, czy ty to też do nas mówisz? Do kogo ty to mówisz, te słowa? To Jezus jakby tak mówi, no ile razy mam wam to tłumaczyć? Jakby tak trochę z takim
no z takim zniecierpliwieniem. Więc o to tutaj Panu Jezusowi chodzi. On wcześniej, to była wczorajsza Ewangelia, mówił o tym, by być gotowym, by szczęśliwi będą ci słudzy, którzy, gdy Pan przyjdzie, oni od razu otworzą. To i dzisiaj jest ciąg dalszy. Pan Jezus mówi właśnie, że gdyby ten gospodarz wiedział, znowu trochę od innej strony, o której złodziej ma przyjść, to nie pozwoliłby się włamać. I wy bądźcie więc gotowi. Jezus po raz drugi to powtarza. Bądźcie gotowi. Jest tutaj coś takiego ciekawego, bo mówi, że jakby mówi to w takim zdaniu, bo Syn Człowieczy przyjdzie, kiedy nie będziecie się Go spodziewać. Czyli jakby mówi Pan Jezus, że przyjdzie w momencie, w którym nie będziecie się Go spodziewać, ale potem jednak trochę to rozgranicza, te dwie teraz postawy ludzi. Bo mówi o jednych właśnie, którzy byli sługami i dobrze służyli, dobrze jakby rozdzielali tą żywność, wykonywali dobrze pracę. I potem, gdy Pan przyjdzie, to oni jakby nic, znaczy nie spodziewali się tego Pana, ale z drugiej strony jakby to, co robili, to było czymś takim oczywistym, że oni to robią codziennie, to, co im Pan powierzył, oni to robią, więc to niespodziewanie się przyjścia tego Pana nie jest dla nich w żaden sposób jakieś uciążliwe. I Jezus mówi o drugiej kategorii ludzi, którzy mówią, mój Pan się nie śpieszy. I Jezus opisuje, i zaczną pomiatać sługami, jeść, pić, upijać się. I to jego Pan wróci w dniu, kiedy się go sługa nie spodziewa, w czasie, którego nie przewidział. I potem jest ta straszna kara, którą za to otrzymał. Więc rozumiemy, tu jest jakby, Chrystus mówi, nikt z was się nie będzie spodziewał tego, kiedy przyjdzie Syn Człowieczy. Nikt z was się tego nie... Jakby nikt z was nie jest w stanie wyznaczyć jakby tej daty. I to jest prawda. Nikt z nas nie może powiedzieć, że dzisiaj przyjdzie Jezus, jutro, za miesiąc, za rok. Nikt. Ale Chrystus potem jakby, no właśnie, mówi, że ci jedni, którzy będą dobrze służyli, jakby też nie spodziewając się, ale mówią, o jesteś, cieszę się, bo na ciebie czekałem. Czyli jakby to oczekiwanie będzie takie w pewnym sensie dobrze, że już jesteś. I ci, którzy właśnie nie chcą, żeby Bóg przyszedł, no wielu ludzi, którzy nie wierzą w Boga, którzy żyją po swojemu, oni nie chcą, żeby On przyszedł. Oni absolutnie tego nie chcą. Jakby albo mówią, no właśnie to takie, ja tam jeszcze mam czas na to, żeby zacząć się nawracać, czy żyć jakimś takim świętym życiem. Ja jeszcze mam na to czas. Nie potrzebuję tego i dlatego jem, upijam się i no i pomiatam ludźmi na mój własny użytek. Czyli czynię to, co służy mi, to, co przynosi mi korzyść. A jeśli mi coś nie przynosi korzyści, no to w żaden sposób nie służę w ten sposób ludziom. I Pan Jezus mówi, no i właśnie. I wtedy Pan Jego wróci w dniu, kiedy sługa się Go totalnie nie spodziewa. Nie przewidział tego, że w żadnym czasie tego nie przewidział. I wtedy Jego Pan poćwiartuje Go i umieści Go w jednym miejscu z tymi, którzy okazali się niewierni. Niewierni. Mamy dwie kategorie ludzi. Ludzi wiernych Bogu i niewiernych. I tych, którzy Mu nie uwierzyli. Więc, moi drodzy, jest to taka znowu, jakby jeszcze ta Ewangelia jeszcze raz nam podkreśla tą postawę czuwania, tą postawę świadomego życia, takiego codziennego, świadomego, dobrego wyboru Pana Boga. Ja Go chcę dzisiaj. Nie dlatego, że się boję, bo już leżę na łożu śmierci, ale też nie wiem, co mnie spotka dzisiejszego dnia. Czy ja ten dzień przeżyję dzisiaj do końca, czy nie? Nie mam zielonego pojęcia. Ale i tak żyję dobrze, to znaczy kocham Boga, kocham drugiego człowieka, służę Panu Bogu tak jak potrafię, a więc właśnie modlitwą, służę Mu moją wiarą w Niego, rozwijaniem też tej wiary i służę ludziom w rodzinie,
tam, gdzie jestem, pomimo często jakichś moich słabości, dolegliwości czy jakiegoś braku siły, ale mimo wszystko robię z miłości, wykonuję pewne rzeczy bardzo świadomie, że tego właśnie, tej drogi, takiego życia, tego właśnie ode mnie chce Pan Jezus, który jest królem, a ja jestem tylko sługą na tej ziemi i chcę właśnie służyć. Bardzo świadomie chcę Mu służyć, a nie właśnie być takim człowiekiem, który żyje po swojemu, który sam siebie pasie, sam sobie służy, czy chce, żeby inni mu służyli wokół. I wtedy nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać, choć nie znamy tej godziny, to tak naprawdę w oczekiwaniu każdego dnia jesteśmy, bo nie mamy się czego bać. To jest tak, jak nie musimy się bać sędziów. Gdyby jakiś dzisiaj zapukał do mnie sędzia albo policjant, ja się nie muszę bać, że przychodzi sędzia, czy ktoś mnie prosi na jakąś rozprawę, bo ja wiem, że ja nic złego nie uczyniłem, że żyję uczciwie, nikomu nic nie ukradłem, więc nie muszę się bać jakiegoś wezwania do sądu. Przychodzę i mówię zgodnie z prawdą, tak jak jest. Oczywiście jest to porównanie takie, żebyśmy co nieco zrozumieli właśnie ten dzień, który przyjdzie, właśnie jak dzień Boga jako sędziego, że nie musimy się bać, jeśli w codzienności żyjemy, pragniemy Pana Boga, prosimy Go o miłosierdzie, to nie musimy się bać, obawiać. Bać się mają ci, którzy sprzeciwiają się woli Pana Boga, którzy Go nie chcą przyjmować w swoim życiu. Ci, owszem, niech się boją, no i niech z tej postawy zrezygnują. Niech raczej zaczną wyznawać wiarę w Boga słowami i czynami. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Życzę wam dobrego dnia, błogosławionego, napełnionego też czynami pięknymi, takimi jak dzisiaj, do jakich dzisiaj nas zachęca Ewangelia. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da.